Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami kolejny odcinek z serii Gas Station Simulator na moim kanale. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału w odcinku numer 4 właśnie z tej serii. Słuchajcie, od razu rozpoczynamy od transakcji na kasie, tak jak widzicie. Dziewiąty skan leci. No niestety nie mieliśmy takiego dużego szczęścia ostatnio, więc niestety trochę straciliśmy. No tutaj śmietniczek daje znać o sobie, jeden i drugi. Dawno tutaj nie zaglądaliśmy, słuchajcie. No już naprawdę sporo uzbierane. Dobrze, kolejny klient, także naprawdę dzisiaj, słuchajcie, czwarty odcinek, dzień szósty na naszym biznesie tutaj na stacji Dark Owena. Oczywiście, naprawdę, jak widzicie, zaczyna się gorąco robić. Od razu, słuchajcie, sporo zadań praktycznie do wykonania. Tu nie możemy, tu też nie możemy się dostać, dobra. No, jedzie klient chyba do garażu, słuchajcie. Dobrze, jeszcze tutaj ogarnijmy, bo naprawdę, no, zrobiło się trochę bałaganu tutaj w momencie, jak nas nie było, no ale jak widzicie, słuchajcie, cały czas tutaj staramy się, żeby ta nasza stacja wyglądała tak jak trzeba. Dobra, zobaczmy na produkty, jeszcze troszeczkę jest, także na razie tutaj nie musimy się tym mocno przejmować. Dobra, zobaczmy jeszcze toaletę. Okej, ogarnięte. Dobra, mamy klienta w garażu. No nawet, słuchajcie, całkiem można powiedzieć to wygląda. Cały czas jesteśmy w zadaniu dotyczącym wyzwania. No i naprawdę już niedużo jeszcze tutaj zostało nam do realizacji. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie pamiętam, czy my tam coś zamawialiśmy, czy nie. No ale oczywiście wrócimy sobie do tego systemu zamówień. Jeżeli chodzi o garaż, dobra, na początek wymiana opony, proszę bardzo, szybciutko idzie, także nie narzekamy, słuchajcie, naprawdę staramy się oczywiście tutaj jak najwięcej rzeczy zrobić w jak najszybszym czasie, żeby po prostu nasza firma tutaj prosperowała po prostu jak najlepiej. Dobra, zrobimy sobie troszeczkę porządku tutaj, wykorzystamy ten moment. Słuchajcie, nawet nie zauważyłem, ale naprawdę na koncie naszym $1570, także no naprawdę już zaczynamy szaleć tutaj powolutku. Dobrze, opony, weźmy sobie na przykład 4 opony, trochę większe zamówienia zrobimy. Słuchajcie, nie ma co, trudno się mówi. Dobrze, 8 na 11, także jeszcze tutaj jak widzicie trochę nam się zmieściło. No i teraz jak to zamówienie zrobimy, no to już niestety słuchajcie, $1100 na koncie, no ale to i tak naprawdę cieszy. Dlaczego? Dlatego, że cały czas udaje nam się być tutaj powyżej tego 1000, a to akurat dla naszego biznesu dosyć sporo. No dobra, słuchajcie, wracamy też do etapu oczywiście malowania tej naszej posiadłości. Tak jak pamiętacie, no można powiedzieć, stacja została już przez nas tutaj pięknie odmalowana, ale jeszcze są tutaj inne nieruchomości, które oczywiście też musimy cały czas walczyć, pilnować, żeby to miało ręce i nogi, żeby to jakokolwiek wyglądało, bo na razie naprawdę, słuchajcie, co zrobimy jeden budynek, to dochodzą nam jakieś nowe i to powoduje, że cały czas mamy tutaj etap odnawiania, słuchajcie, naszej stacji. Oczywiście też, tak jak widzicie, no czasami się zdarza, że
przez to, iż nasza nieruchomość znajduje się na pustyni, no to właśnie mamy troszeczkę kłopotów z tym związanych, czyli po prostu no nie na długo wystarcza to nasze pomalowanie, słuchajcie. No dobra, garaż jeszcze cały czas w robocie. No naprawdę klienci widać, że tutaj wjeżdżają, słuchajcie, pilnują, żeby oczywiście nic się nie wydarzyło, natomiast na razie nie możemy zaglądać nigdzie dodatkowo. Dobra, zatankowane, słuchajcie, już powinna być dostawa właśnie z częściami samochodowymi, także tym zajmiemy się teraz na początek, zanim pójdziemy oczywiście obsługiwać klienta w garażu. No oczywiście przypominam, słuchajcie, że cały czas próbujemy tutaj troszeczkę posprzątać ten nasz bałaganik, słuchajcie, który tutaj jest. No trzeba będzie chyba zamówić kontener niedługo, bo znowu się tutaj nazbierało, słuchajcie, nazbierało się tych rzeczy. Dobra, to możemy rozładować. Półki normalnie puste. No cóż, no cóż, tak to właśnie wygląda, tak to właśnie wygląda, słuchajcie, początek biznesu. Dobrze, klient przy kasie, klient w garażu, słuchajcie, no coś nieprawdopodobnego. Dobra, zamykamy i oczywiście lecimy obsługiwać. W pierwszej kolejności oczywiście klienta w garażu, tak jak pamiętacie, no już mieliśmy taki przypadek, że niestety nie zdążyliśmy, słuchajcie, tutaj klienta obsłużyć, więc no... Nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy i jeszcze raz nie chcemy tutaj oczywiście powodować żadnych strat, słuchajcie, więc będziemy oczywiście walczyć o to, żeby jak najwięcej klientów obsługiwać. Oczywiście miejmy nadzieję, że jak już tutaj się uporamy z pewnymi zadaniami, to no będziemy mogli wtedy może kogoś tutaj po prostu zatrudnić i wtedy będzie dużo lepiej. Dobra, trochę żeśmy poszaleli, słuchajcie, z tym zamówieniem, ale... no na razie nam to powinno wystarczyć. Tak to troszeczkę będzie wyglądało, także jest to przedsmak tego, jeżeli po prostu na naszym koncie jest troszeczkę więcej gotówki, możemy sobie wtedy po prostu pozwolić na większe zamówienia, jeżeli chodzi o te części samochodowe. No i wtedy oczywiście mamy do czynienia właśnie z większą ilością, słuchajcie, nie musimy się wtedy aż tak mocno przejmować każdą częścią, którą oczywiście kupujemy czy też zamawiamy. Teraz wzięliśmy troszeczkę więcej. Dobra, jeszcze lustereczko tutaj panu trzeba naprawić. Dobra, szybko poszło, naprawdę. Okej, okay, dobra, już mamy troszeczkę więcej. Znowu wróciliśmy do poziomu 1400, słuchajcie, także dobra, teraz szybko, słuchajcie, obsługa na kasie, bo już tutaj klient się niecierpliwi. Jedziemy, słuchajcie, 10. skan, proszę bardzo. No, miejmy nadzieję, że nie będzie to ostatni. Okej, okay. Walczymy o rekord, słuchajcie, no szkoda, naprawdę, bo mieliśmy tam już pięknie zrobione tutaj transakcje. Naprawdę wyglądało to bardzo przyzwoicie. Szliśmy ładnie na rekord, no ale niestety jedna pomyłeczka i nasz rekordzik po prostu poszedł w niepamięć, słuchajcie. No, tak to wyglądało. Dobra, udało nam się dzięki temu klientowi już wykonać właśnie zadanie kolejne, słuchajcie, także jak tylko uporamy się tutaj z obsługą, no to oczywiście zajmiemy się realizacją kolejnego zadania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No tutaj już naprawdę było bardzo blisko do tego, żebyśmy znowu niestety pomylili się na tej kasie. No naprawdę, słuchajcie, tankowanko i zaraz zobaczymy, co tu mamy do zrobienia jeszcze. Sporo tutaj widzimy na stacji tych śladów. Tutaj wskaźnik naprawdę ostro nam poleciał. Dobra, tutaj jeszcze. Okej, dobra, zobaczmy, słuchajcie, no blisko, blisko tego 1500 dolarów. No i zobaczmy, co my tutaj mamy, słuchajcie, kolejne tutaj zadanko. Mamy możliwość, słuchajcie, także czwarty odcinek. Będziemy ulepszać, no jest to naprawdę drogie, ale chyba nie mamy wyboru. Zrobimy to, słuchajcie, dlaczego nie, dlaczego nie. Natomiast załamka, nie wiem czy widzicie, kolejny element do pomalowania doszedł nam tutaj. No cóż, no cóż, chyba zaczniemy tutaj od środka. Dobrze, kolejny, słuchajcie,
kolejny element nam tutaj doszedł. Oczywiście pomalujemy to w pierwszej kolejności. No i teraz słuchajcie, chyba trzeba będzie mocno się skupiać nad etapem, no przede wszystkim zarabiania, bo nie wiem czy widzicie, ale naprawdę przez ten rozwój stacji naprawdę sporo nam tutaj poleciało teraz pieniążków. No, przydałoby się oczywiście trochę wzbogacić tą naszą stację, bo na razie, słuchajcie, no, jedyne co tutaj mamy to oczywiście dwie półeczki. No, można powiedzieć, że z jednej strony jest to wystarczająco, ale oczywiście wiemy dobrze, że możemy mieć tutaj dużo, dużo więcej rzeczy. No, ale to już niestety, słuchajcie, kosztuje, więc to już nie jest takie proste. Musimy po prostu zarabiać te pieniądze, a teraz... W przypadku, kiedy no, wydaliśmy sporo tutaj na rozwój naszej stacji, no to już nie jest, słuchajcie, wszystko takie kolorowe i będziemy musieli teraz więcej czasu poświęcić po prostu na zarobek, żeby ewentualnie jeszcze myśleć tutaj, gdzie ten worek zniknął. No naprawdę, słuchajcie, z tymi workami to się dzieją dziwne rzeczy. Nie wiem, gdzie ten worek. No, miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj się nie ukryło, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że to będzie nam oczywiście gdzieś tam śmierdziało. Dobra, okazja do zajrzenia tutaj do bagażniczka. Dawno nie zaglądaliśmy. Dobra, no o 6 dolarów naprawdę, słuchajcie, wiecie, że to piechotą nie chodzi. Dobra. Okej, okay, kolejny klient przy kasie, lecimy. Słuchajcie, która to 14 transakcja. No oczywiście cały czas walczymy o to, żeby podnieść, słuchajcie, nasz poziom stacji. Już naprawdę jesteśmy bardzo blisko, 94%. Także staramy się naprawdę. Niedużo było takich sytuacji, w których mieliśmy kłopot. O, szybciutko poszło, naprawdę maluszek. Dla nas zawsze tutaj przynosi szczęście. No i tak jak widzicie, zobaczcie, co to jest. Kolejny tutaj etap malowania naszej stacji. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, ile jeszcze odcineczków będziemy, słuchajcie, cokolwiek tutaj malowali. Mamy klienta w garażu, także za chwileczkę udamy się szybko, żeby to ogarnąć. Dobra, tutaj taki bardzo brzydki znak. Okej, dobra, to jest ogarnięte. Dobra, idziemy do garażu. Słuchajcie, na razie nic nie zamawialiśmy, no bo troszeczkę wzięliśmy wcześniej więcej. Teraz oczywiście jesteśmy przed dostawami paliwa, jesteśmy przed dostawami produktów, więc no słuchajcie, nie powinniśmy teraz mocno szaleć z tymi zamówieniami. Powinniśmy przede wszystkim starać się oczywiście tutaj zarabiać teraz jak najwięcej pieniążków. No, oczywiście trzeba pamiętać też, że jesteśmy winni wujowi 5000 dolców i na razie, słuchajcie, no, wizja jest prosta. Na razie, jak widzicie, cały czas staramy się zarabiać na bieżąco. Dobra, kolejna opona do wymiany. Dobra. Co tu jeszcze panu dolega? Lustereczko i drzwiczki. Oj, to się pan wykosztujesz dzisiaj. No naprawdę porządna taka naprawa, można powiedzieć kompleksowa. Oczywiście jeszcze jak tam widzieliście, to naprawdę później będziemy mogli jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy oczywiście robić, więc no naprawdę jest tutaj, słuchajcie, co robić. Dużo okazji oczywiście do zarobku. Tak to właśnie wygląda. Dobra, o 370, słuchajcie, także 1234. Za chwileczkę dojdziemy do tego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej, ale tak jak pamiętacie, jak mówiłem, no czekamy teraz na... Oj, 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 proszę bardzo, słuchajcie, mamy czwarty poziom. No szybciutko, szybciutko nam idzie, naprawdę czwarty odcinek, czwarty poziom, no słuchajcie, ekspresowo można powiedzieć. Dobra, co my tutaj mamy? Jeszcze ten dach muszę pomalować, bo mi to przeszkadza, że jeszcze tutaj nie jest pomalowane. Dobra, szybciutko poszło. Dobra, 15 transakcja, słuchajcie, leci.
No, porządne zakupy tutaj pan zrobił, naprawdę, z poro tych produktów, słuchajcie, musieliśmy tutaj wrzucić. Dobra, 16 transakcja, no, cały czas próbujemy, słuchajcie, zbliżać się do rekordu, ale no tak jak widzieliście, nie jest to wcale takie proste. No, normalnie, słuchajcie, pod rząd takie naprawdę porządne transakcje, słuchajcie. Tutaj już te półki naprawdę zaraz nam opustoszeją z tego wszystkiego. Dobrze, zobaczmy, tutaj są ślady. No, jak widzicie, słuchajcie, cały czas jest tutaj co robić. Nie ma praktycznie minutki, żebyśmy sobie mogli, nie wiem, zrelaksować się, słuchajcie, gdzieś na trzepaku. Tak to właśnie wygląda, słuchajcie, jak się jest pracownikiem, właścicielem i jednocześnie wszystkie rzeczy oczywiście musimy wykonywać. Tak to właśnie wygląda. Dobra, no dziwo, jeszcze słuchajcie, nie mamy informacji o tym, że jest niski poziom paliwa, więc szybciutko wykorzystamy moment. Oczywiście, słuchajcie, tymi zadaniami też możemy tutaj troszeczkę regulować. No bo jednak po prostu nie starcza nam czasu na jakieś wykonywanie różnych obowiązków, więc tym się najpierw zajmiemy. Jeżeli skończymy wszystko, słuchajcie, zarobimy troszeczkę kasy, no to oczywiście wykonamy kolejne zadanie. Tak jak widzicie, mamy odbudować stary przystanek autobusowy na przodzie stacji. Oczywiście, słuchajcie, wiecie co to oznacza przystanek autobusowy. No, to jest oczywiście, słuchajcie, kwestia tego, że po prostu będziemy mieć full klientów, którzy będą mogli do nas przyjechać nie tylko samochodami, ale również autobusem, więc oczywiście do tego potrzebujemy przede wszystkim sporo gotóweczki, żeby tutaj właśnie każdego klienta móc obsłużyć. Dobra, tyle nam się udało pomalować. Kolejny klient w garażu czeka, szybciutko. No i dobra, teraz już słuchajcie, nie ma żartów, trzeba będzie złożyć jakieś zamówionko, bo tych opon już troszeczkę wykorzystaliśmy, aczkolwiek teraz proszę bardzo, zupełnie inne elementy idą w ruch. Pani tutaj przyjechała do nas z lusterkiem i tam chyba, tak, pisik na drugiej stronie. No już teraz też nam się tego kończy, więc naprawdę trzeba będzie tutaj niestety zrobić jakieś zamówionko. Także zejdzie nam troszeczkę znowu z tej gotówki. Dobra. Zaraz tym się zajmiemy. No tak, tutaj jeszcze ta strona w ogóle nie pomalowana. Tutaj to samo, słuchajcie, no ja nie wiem jak to jest. Dobra, szybko zatankujemy tutaj klientkę. Dobra, dzięki. Tak jest, stan paliwa niski, no i to jest oczywiście, słuchajcie, to na co czekałem. Dostawa paliwa, no to jest dla nas oczywiście priorytet. 1300 dalej mamy po dostawie paliwa, więc słuchajcie, naprawdę nie jest źle. Będziemy za chwilę musieli zrobić również zamówienie części samochodowych do garażu. No i oczywiście, słuchajcie, nie może być inaczej, będziemy musieli również tutaj zamówić nowe produkty do naszego sklepu na stacji, bo już naprawdę zaczyna być pusto, więc oczywiście warto by było, słuchajcie, to pouzupełniać, bo już naprawdę tutaj ostatnie półeczki, no ale jeszcze poczekamy. Dobra, dostawa paliwa, teraz części samochodowe, no opony zdrożały, tak jak widzicie, no ale my nie mamy niestety wyboru. 4 i tam chyba były 3 lusterka, słuchajcie, no naprawdę, także to będą porządne zakupy, no tak jak widzicie, $600 musieliśmy zapłacić za tą dostawę, no ale co najważniejsze, słuchajcie, po pierwsze, jesteśmy po dostawie paliwa, czyli no coś, na czym po prostu zarabiamy najwięcej, o zresztą tutaj już pan jedzie do nas. Dobra, jeszcze słuchajcie, zamówię kontener, bo już troszeczkę tutaj zapach pewnie odstrasza tych naszych klientów. Dobra, 19 transakcja na kasie. Dobra, im więcej tego piasku, słuchajcie, tym jest naprawdę coraz gorzej.
Więc na to trzeba uważać. Lepiej sobie właśnie przerwać tą transakcję gdzieś tam w trakcie, zrobić na tej kasie porządek i dopiero zająć się resztą. Dobra, już tutaj. Okej, i paliwko będzie uzupełnione. Dobra, chwilę na zamiatanie, słuchajcie. Dobra. Jak tam łazienka? Słuchajcie, jeszcze tutaj nam doszło. No, dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Dobra, mały koreczek się zrobił. Dobra, na razie nikogo tutaj nie ma, więc możemy to wykorzystać. Dobra, tu już mamy pomalowane. No naprawdę, słuchajcie, nie wyrabiam się z tym malowaniem. Mam takie wrażenie, słuchajcie, że cały czas malujemy. Chyba nie było odcinka jeszcze od początku, żebyśmy na przykład mieli taki odcinek w ogóle bez malowania. No ale cóż, no jest to oczywiście potrzebne, tak jak widzicie, rozwijamy się tutaj mocno. Budynek naszej stacji cały czas się powiększa, więc oczywiście miejmy nadzieję, że będzie to oznaczało również większą zyskowność naszego biznesu. Dobra, tu już mamy, części przyjechały, słuchajcie, więc szybciutko lecimy, no bo oczywiście musimy to jak najszybciej rozładować, żeby no, mieć do dyspozycji tutaj w garażu coraz mniej rzeczy, słuchajcie, do wyniesienia, także naprawdę jest coraz to lepiej. No, mamy teraz sporo miejsca, bo tutaj zostały zabrane te rzeczy, więc jest ok. Dobra, no i tak, słuchajcie, powolutku, jak widzicie, przy każdej dostawie, która do nas przyjeżdża, staramy się tutaj coś uprzątnąć. No i dzięki temu już naprawdę zaczyna ten nasz magazyn wyglądać w miarę normalnie. Dobra, lecimy szybciutko, bo tam już klient czeka na nas w garażu, czeka przy paliwie, czeka przy kasie. No słuchajcie, naprawdę zaczyna się tutaj u nas sporo dziać. No, siódmy dzień naszego biznesu. No naprawdę, na razie oczywiście kasy mamy malutko, ale no tak jak wiecie, jesteśmy tutaj po dostawach, sporo rzeczy musieliśmy zamówić i no to też spowodowało, że mamy z tym troszeczkę no po prostu kłopotów, jeżeli chodzi o te nasze zarobki w tym momencie. No ale to się zaraz zmieni. Słuchajcie, paliwo, pełny bak na dystrybutorze, więc to oczywiście będzie miało tutaj znaczenie. Dobra, co tu jeszcze? No nie, no akurat jak są drogie opony, to pan tu przyjechał wymieniać wszystkie praktycznie. Szkoda. Bo oczywiście no za wiele nie zarabiamy, jeżeli, słuchajcie, części są na tyle drogie. A jednak 65 dolców za jedną oponę, za którą dostajemy 80, no to jest tak trochę, słuchajcie, słabiutko. Dobra, i to jeszcze nie jest koniec, Jeszcze jedna opona, także trzy opony, słuchajcie, i te trzy opony powinniśmy oczywiście zamówić. Dobra, no 240, także możecie sobie szybciutko policzyć, czyli tak naprawdę na tym zarobiliśmy niecałe, znaczy nie, no troszeczkę ponad 40 dolarów, no ale to jest oczywiście za mało, żeby można było tutaj myśleć o czymś bardziej sensownym. No dobra, słuchajcie, lecimy, 20 transakcję na kasie, także chyba jesteśmy w połowie tego, co mieliśmy, aczkolwiek może troszeczkę więcej, tam chyba było ponad 40. Na razie ponad 1000 dolarów na koncie, słuchajcie, bak pełny, więc teraz trzeba będzie się przede wszystkim zająć dostawami tutaj do sklepu, bo już też naprawdę półeczki no, zaczynają nam tutaj wymiękać, więc za chwileczkę zajrzymy do dostawcy, zobaczymy, co będziemy w stanie zamówić. No, prawie nam wyleciała ta butelka, ależ tutaj trzeba uważać, słuchajcie, no. Dobra, napoje w pierwszej kolejności.
Co tu mamy funkcję? Jeszcze zobaczymy, o co chodzi. Słuchajcie, z tym przystankiem. Miejsce parkingowe to my nie chcemy. Już na razie nam wystarczy. Toaleta też na razie wystarczy. Aha, tu mamy dwa dystrybutory jeszcze ewentualnie możemy kupić. Nie, ale tutaj słuchajcie, o coś chodzi z tym przystankiem, no przecież... Dobra, lecimy, słuchajcie, zatankować naszego kolejnego klienta. Super. Dobra. No, jak widzicie, naprawdę tutaj się, słuchajcie, dużo zaczyna dziać. Dobra, pełny śmietnik, no też to niedobrze, słuchajcie, dla naszego biznesu oczywiście. Dobra, jeszcze ten worek, no już naprawdę puste półki, tutaj słuchajcie, u nas, więc trzeba się tym będzie zająć oczywiście w najbliższym czasie. No i poczekamy, słuchajcie, taka jest moja decyzja, żeby troszeczkę poczekać, jeżeli chodzi o właśnie kwestię tego przystanku. Spróbujmy, słuchajcie, zarobić, po prostu zarobić jak najwięcej kasy i jeżeli to oczywiście uczynimy, no to wtedy będziemy mogli tutaj oczywiście troszeczkę bardziej poszaleć. No dobra, oponki do wymiany. Dobra, jedna poszła. Dobra. Okej, zobaczmy dalej, jak to wygląda. Tutaj jest okej, tu jest okej. Co tu jeszcze mamy do zrobienia? Dobra, lustereczko. Aha, bo to z drugiej strony było chyba. Tak, dobra. Dobra, i drzwiczki jeszcze z tamtej strony. Dobra. Okej, no $300, słuchajcie, zarobiliśmy, ale oczywiście powinniśmy teraz dokonać zamówienia, natomiast obsłużymy tylko tutaj naszych klientów. 23. transakcja na kasie, kochani, także naprawdę zaczynamy się rozkręcać, już powoli zapominamy o tym, co było oczywiście, no i miejmy nadzieję, że postaramy się tutaj wywalczyć jednak ten rekordzik. Że jednak nam się to uda, słuchajcie. No dobra. Co jest? No i zbugował nam się produkt. Dobra, dobrze, że chociaż można sobie z tym jakoś poradzić, bo no nie chciałbym, słuchajcie, tutaj, żebyśmy nagle musieli przerwać całą rozgrywkę z uwagi na to, że jakieś chipsy się zawiesiły, słuchajcie. No ale tak jak widzicie, to tylko potwierdza, że po prostu trzeba uważać, trzeba patrzeć, gdzie te produkty wkładamy, także to nie jest tak łatwiutko, że możemy sobie to szybciutko gdziekolwiek wrzucić i nas to wtedy nie interesuje, tylko właśnie może to spowodować dosyć spore kłopoty. No naprawdę, sporo teraz zaczęli śmiecić ci nasi klienci. Dobra. Okej. Dobra, tu nic z tego. Dobra, kolejny maluszek, słuchajcie, naprawdę, ależ te maluszki pięknie odwzorowane. Dobra, $52. Okej, idziemy, słuchajcie, malować dalej. Co tu nam jeszcze zostało? Dach jest pomalowany. Dobra, czy... Oj, jakiś kaktus. Dobra, no prawie $1500, więc słuchajcie, można powiedzieć, że wróciliśmy do tego, co było. Możemy się, słuchajcie, umówić w ten sposób, że jeżeli dojdziemy
do 2000 dolców, no to wtedy zdecydujemy się właśnie na zakup przystanku autobusowego na odbudowę. No i wtedy zobaczymy oczywiście, z czym to się będzie wiązać. No, na razie tak patrzę, ale już coraz wolniej zdobywamy tą naszą popularność. No, tutaj tak jak widzicie... Oż ty! Nie no, normalnie, ależ tutaj... No i zobaczcie, no niestety, ależ mamy przez niego do pomalowania tutaj, no naprawdę. Ej, dlaczego nie możemy tego pomalować? To jest ciekawe. Dobra, no tak jak widzicie, czasami się różne rzeczy tutaj mogą stać. Dobra, no już ładnie odmalowaliśmy, a tu proszę, taka przygoda. Dobra, musieliśmy jakoś inaczej podejść, także no... no, niestety, ale... stracimy trochę czasu na to. Dobra, słuchajcie, chociaż ten jeden budynek, niech on już będzie cały pomalowany, bo to naprawdę, no już tutaj niedużo zostało, niedużo zostało. Dobra, i ostatni ten wąski paseczek. Aha, jeszcze z drugiej strony jest. Dobra. Biegniemy szybciutko obsługiwać, bo nam tutaj klienci zaraz pouciekają, słuchajcie, jeśli nie ogarniemy. Dobra, paliwko poszło. Cyk. Dobra, i klient w garażu. No, zostały nam trzy opony, więc trzeba będzie teraz porządne zamówienie zrobić, słuchajcie. Tak jest, oponka do wymiany, dobra. No spokojnie, cztery opony, no ale przekroczyliśmy, słuchajcie, przekroczyliśmy jednak te 1500, także zbliżamy się do tych 2000, tak jak obiecywałem, słuchajcie, jak tylko się zbliżymy, to oczywiście, no, kupimy sobie ten przystanek, zobaczymy oczywiście, co to będzie dla nas oznaczać, no ale oczywiście, no, będzie w porządku. Dobra, no musimy teraz zrobić to zamówienie, słuchajcie, nie ma innej możliwości. Za chwilkę nam się po prostu skończą nam się części, ależ drogo, dobra, to tylko dwie bierzemy na razie, rysiki i dwa lusterka wykorzystaliśmy, dobra, 410 dolców, no dobra, ale to jest już 1300, słuchajcie, na koncie zostało, więc nie jest najgorzej, aczkolwiek powinniśmy teraz zająć się no, dostawą na nasz sklep, bo już na pewno puste półeczki. Dobra, 26 transakcja leci, w porządku. Dobra. Klient przy paliwie, proszę bardzo. No, paliwko, słuchajcie, to się szybko tutaj obsługuje, naprawdę 50 dolców ładnie wpadło. Oj, nic na razie dzisiaj naprawdę kiepsko z tymi okazjami, tak jak widzicie. No, ale też za bardzo nie mamy na to czasu. Dobra. No, ale tak jak widzicie, słuchajcie, no idzie się wyrobić. Wiem, że nie jest łatwo, ale jakoś dajemy radę, słuchajcie. No, prawie zdążyliśmy przed tym samochodem, a może i zdążymy. Tak, zdążyliśmy, proszę bardzo, słuchajcie. Udało nam się tutaj. Dobra, to chociaż tą deseczkę weźmiemy, tutaj wywalimy do tego kontenera.
Dobra. Okej. Okay. Dobra, znowu puste półki. Słuchajcie, ależ to szybko znika. Ależ to szybko znika. Dobra, tu już jest ogarnięte. Dobra, to już naprawdę mało rzeczy zostało. Już naprawdę wygląda to coraz to lepiej. Dobra, wyjechał, okej. Okay. Dobra, zamykamy magazyn. Lecimy. No, mamy klienta w garażu. Słuchajcie, no jakby mogło być inaczej. Dobra, tutaj na razie tak. Tak. Nie, 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 nie. Dobra, na szczęście da się to jeszcze odłożyć, więc nie jest tak najgorzej. Dobra, no kolejny klient przy paliwie. No słuchajcie, naprawdę dzień ósmy, a my tutaj naprawdę ledwo dajemy radę. Słuchajcie, no jest już tyle obowiązków, że cały czas ja nie mam chwili nawet spokoju tutaj, żeby się zastanowić nad tym naszym biznesem, w co tutaj zainwestować ewentualnie. No ale oczywiście nasz tutaj najważniejsze nasze zadanie to jest oczywiście zarabiać, zarabiać i zarabiać, żeby ten nasz biznes po prostu się rozwijał, żebyśmy mieli troszeczkę takiego spokoju, słuchajcie, finansowego, że możemy sobie pozwolić na jakieś większe zamówienie. No wyobraźcie sobie, nagle możemy, nie wiem, kupić 20 opon na przykład, tak, i później nie musimy się tym tak naprawdę martwić. No ale oczywiście też jest to kwestia naszego magazynu, oczywiście, który no, na tą chwilę nie jest w stanie aż tyle pomieścić. Dobra. No zobaczcie, ile my już klientów obsłużyliśmy, a dopiero 36%, a było 26%, więc naprawdę 10 tylko nam wzrosło, więc już tutaj ta popularność, no widać, że słuchajcie, będzie rosła po prostu coraz to wolniej, tak to wygląda. Dobra, jeszcze tutaj jest do pomalowania, ależ to jest, słuchajcie, syzyfowa robota. Cały czas. Dobra, tu jest pomalowane. Słuchajcie, jeszcze chyba będę się musiał wdrapać na chwilę. Ale nie, no tu już mamy wszystko. Ok, czyli nasza stacja z zewnątrz, słuchajcie, została całkowicie pomalowana. No dobra, także chociaż jeden budynek już mamy za sobą. To już jest pocieszające. No dobrze, i teraz będziemy musieli zrobić zamówienia produktów. Dobra, no 1622, także słuchajcie, no zbliżamy się już do tej granicy. No, niewielkie zakupy, niewielkie, 30 to była transakcja, słuchajcie, także przebijamy kolejną dziesiątkę. No, miejmy nadzieję, że pójdzie nam to bez pomyłek. No i dobra, słuchajcie, nie ma się co tutaj chyba zastanawiać. Najpierw dostawa, weźmiemy sobie napoje, zobaczymy, co tam dzisiaj możemy kupić. Dobrze, to jest na zieleni, na zieleni i na zieleni. Dobra, no to słuchajcie, no 236 dolarów. Okej, okay. Oczywiście, słuchajcie, tak jak pamiętacie, musimy poczekać, aż to do nas tutaj dotrze. Wtedy to wszystko oczywiście ustawiamy na półeczkach i dzięki temu no, nie mamy, słuchajcie, baga, jeżeli chodzi o samochody dostawcze, bo niestety zbagowanie ich to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Można tutaj, słuchajcie, wszystko zbagować, także dlatego są te rady, żeby no, nie zamawiać mocno nad wyrost, tylko oczywiście starać się robić to w miarę na bieżąco. Dobra, wykorzystamy jeszcze chwilę, bo przecież zobaczcie, jak to wygląda. No nie, i tego kleksa jeszcze żeśmy wrzucili na koniec. Dobra, no chyba to będzie pierwsza toaleta, którą będziemy w stanie po prostu odnowić. Tutaj zrobiliśmy błąd chyba, słuchajcie, że najpierw właśnie nie odnowiliśmy ścian, tylko kupiliśmy tą toaletę. No ale oczywiście może to jakoś tam uda nam się w końcu zrealizować w taki sposób, że będzie ok. Dobra, mamy klienta przy paliwie.
bądź. Dobra, biegniemy szybciutko, słuchajcie, wypakować, bo oczywiście teraz te produkty, to będzie nasz priorytet. Także no, jak widzicie, po dostawie dosyć sporej, można powiedzieć, napojów. No, mimo wszystko mamy jeszcze troszeczkę tych pieniążków na koncie, więc nie jest, słuchajcie, nie jest źle. No, przy okazji oczywiście ogarniamy tutaj, sprzątamy, staramy się, żeby... No, nie dało się. Wiedziałem, że to za pierwszy raz chyba nie wejdzie. No dobra. Także to tylko potwierdza, słuchajcie, no, że wzięliśmy teraz taką porządniejszą dostawę. Dobra, no już takie mniejsze elementy, słuchajcie, zostały. Dobra. No, biegniemy to szybciutko wypakować, słuchajcie. Kogo my tu mamy? Klienta przy kasie, klienta przy garażu. Dobra, czy to się wszystko zmieści? No, nie zmieściło się niestety, ale numer. No cóż, będziemy musieli czekać, słuchajcie, aż my to wszystko wykupią nam. No bo tak jak widzieliście, mieliście przykład właśnie, kiedy produkty po prostu nie mieszczą się. Oczywiście sprawę można by było tutaj załatwić poprzez dostawienie dodatkowych półek. No ale na razie, słuchajcie, zbieramy pieniążki. Tak jak wiecie, wydajemy tylko to, co trzeba właśnie na kwestię doładowania tutaj naszych rzeczy w garażu. No na szczęście, o akurat, no i ostatnie opony, słuchajcie, nam zostaną. Nawet nie, przecież teraz wykorzystujemy ostatnie opony, także no, trzeba będzie zrobić porządniejsze zamówienie. Także można powiedzieć, że te nasze zarobki to są tak chwilowo fikcyjne. Bo oczywiście co zarobimy, słuchajcie, i mamy już tą fajną sumkę na koncie, to musimy ją zaraz wydać właśnie na jakieś dostawy. Czy produktów, czy czegoś w tym stylu, więc... dobra, co tu jeszcze jest? Drzwiczki do zrobienia. O, sporo tego naprawdę tutaj. Musieliśmy się teraz napracować. No, widać, że klient miał tutaj przygodę z jakimś drapieżnym zwierzem. Słuchajcie. Dobra, co tu jeszcze jest do zrobienia? A, jeszcze lustereczko. Dobra, no lustereczko to akurat szybciutko się robi. Dobra. Okej, od razu, słuchajcie, złóżmy zamówienie. Zobaczmy w ogóle, czy to się nam teraz pomieści. Raz, dwa, trzy. Jeden wykorzystany. Dobra, niech będzie już tak w ten sposób. Dobra, zamówienie złożone. Okej, i zapraszam na kasę. Dobra, 33. transakcja. No teraz oczywiście najlepiej, jakby nasi klienci kupowali bardzo dużo napojów, bo oczywiście no, nie zmieściło nam się to na półce, więc słabiutko to wygląda. Ależ ruch dzisiaj, no naprawdę, słuchajcie, zaczynamy się rozkręcać. Dobra. Trochę ogarniemy przez ten czas. Dobra, no znikają te worki, słuchajcie. Tak jak widzieliście, mogliście zobaczyć na własne oczy. Nie wiem, gdzie ten worek. Gdzieś go wrzuciliśmy pod ziemię. No nie, tu już nie zajrzymy, tu już nie ma tej okazji. Dobra, no to mamy chwilę, słuchajcie, jak rzadko. Przed chwilą o tym mówiłem, że nie ma czasu na nic, a tu proszę. Starczyło nam jeszcze tutaj, żeby troszeczkę pomalować, słuchajcie, bo już naprawdę
No, zbliżamy się do takiego momentu, że będziemy mogli stwierdzić, iż cała nasza stacja, oczywiście w tej formie, którą mamy teraz, bo oczywiście po rozbudowie może być inaczej, no to jest cała pomalowana. Tak to właśnie wygląda w tej chwili. No i zobaczmy. No, jeszcze kawałeczek. Nie, dobra, ten już jest cały pomalowany. No dobra, to już zaczyna to wyglądać. Tak naprawdę jedna toaleta jeszcze zostanie. No chyba 49% tej popularności, więc no zbliżamy się powolutku do kolejnego pułapu, słuchajcie. Miejmy nadzieję, że jak już odpalimy ten przystanek, to jakoś damy radę tutaj, słuchajcie, bo naprawdę z tymi obowiązkami, jak widzicie, jest cały czas grubo. Dobrze, mamy kolejnego klienta. Ale ja bym chciał jednak to skończyć. Dobra, jeszcze tutaj. Okej. No dobra, można powiedzieć, słuchajcie, że stację doprowadziliśmy do ładu. No jeszcze się tak zastanawiam, słuchajcie, kupno tego drugiego dystrybutora to też nie jest wcale taki głupi pomysł, to trzeba słuchajcie, jasno powiedzieć. No i teraz mamy ciekawą sytuację, bo oczywiście zanim obsłużymy klienta, musimy wypakować rzeczy, bo wzięliśmy tak to wszystko na, słuchajcie, wyliczenie. No i niestety tutaj klient będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Naprawdę, wiem, że wyrzucam jakieś ciekawe rzeczy, no ale miejmy nadzieję, że zdobędziemy coś fajniejszego. Dobra. That'll do. Dobra, i biegniemy szybciutko, żeby nam się klient nie wycofał tutaj z naszej transakcji oczywiście. Dobra, rozłożymy to szybciutko na półeczki. Tak jest. Dobra, no i patrzymy, co tutaj pani dolega. Oczywiście oponka. Dobra, no już tak będziemy musieli, słuchajcie, chyba na bieżąco zamawiać. No, 1600 mamy, także no tak jak widzicie, staramy się zawsze zbliżyć do tej granicy, aczkolwiek nie jest to wcale takie proste i oczywiste. Dobra, czyli tak, jedna oponka będzie, teraz lustereczko. Dobra. Okej. Dobrze, na razie tak zostawimy. Dobra, szybciutko klient przy paliwie, proszę bardzo. O, porządny. Porządny bug. Dobra, i słuchajcie, 34. transakcja na kasie. Dobra, no cały czas próbujemy tutaj oczywiście dorzucać, ale nic z tego. Dobra, jestem w ogóle ciekawy, czy my będziemy w stanie zamówić, słuchajcie, smakołyki, czy nam się to zmieści. Dobra, może na razie zróbmy tak, 115, no nie, no dobra, to tu jeszcze by nam to weszło. Dobra, to zrobimy w ten sposób. Jak to za mało miejsca? Dobra. No to widzieliście, no. Na szczęście jest jakiś czynnik, który poinformował nas tutaj, że niestety przesadziliśmy. No i kolejna zła informacja, czyli stan paliwa, słuchajcie, także naprawdę szybciutko
Wykorzystaliśmy tutaj wszystko. No i naprawdę, nie no, słuchajcie, przecież my tutaj cały czas wydajemy te nasze pieniążki, słuchajcie. Ja nie wiem, czy uda nam się tutaj dotrzeć w ogóle do tej granicy 2000, bo naprawdę cały czas musimy wydawać pieniążki. Dobra, udało się. No dobra, kochani, słuchajcie, no dzień ósmy, dobieg końca, odcinek czwarty również, oczywiście za moment, jeżeli tutaj wszystkie nasze produkty dojadą, oczywiście, dojedzie paliwo, słuchajcie, no to będziemy kończyć właśnie ten odcineczek. No tak jak widzicie, naprawdę cały czas się staramy, już tutaj coraz mniej rzeczy mamy do zrobienia, jedzie nasza dostawa, słuchajcie, naszych produktów spożywczych. Miejmy nadzieję oczywiście, że uda nam się to wszystko wyładować. No naprawdę, słuchajcie, tak jakby magazyn pękał w szwach. Moment, moment. Oj, bo myślałem, że tu jakaś jakaś nasza paczuszka jeszcze została. Dobra. Nie, no naprawdę, słuchajcie, no tak jak widzicie, cały czas jest coś tutaj do roboty. Już mamy tyle tych komunikatów, że ja po prostu, słuchajcie, nie ogarniam. Nie ogarniam, cały czas, słuchajcie, mamy klienta, a to. No naprawdę, jest ostro. Dobra, klienta przy paliwie, bo to nam szybko pójdzie. Aha, dobra, jeszcze przecież nie mamy paliwa, więc no trochę tak na farcie to było. Dobra. No, tutaj na szczęście się udało wszystko wystawić. No dobra. 35. transakcja na kasie. Tak jest, dobra. No, kolejny klient, słuchajcie, także nie ma chwili odpoczynku. No, specjalnie te produkty, słuchajcie, widzieliście, tak była ta butelka, że naprawdę jakbyśmy ją wzięli troszeczkę inaczej, to byśmy mieli tutaj naprawdę kłopot. Ależ zakupy, nie no, słuchajcie, no naprawdę $30 to już porządne zakupy. Dobra, no coś tutaj się udaje cały czas wykonać. No dobra, słuchajcie, odcineczek czwarty dobieg końca. Jeszcze tutaj może zrobię porządek z tym śmietniczkiem na końcu, ale tak naprawdę, słuchajcie, nie damy rady się pożegnać, jeżeli nie odpuszczę tutaj, bo tak jak widzicie, cały czas jest coś do roboty na naszej stacji, także dzień ósmy, słuchajcie, odcinek czwarty, jeżeli oczywiście wam się podobał, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w kolejnym odcinku właśnie z serii Gas Station Simulator na moim kanale, także widzimy się, kochani, w odcinku numer 5. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę dzisiaj. Trzymajcie się. Hej. Dark Owen. Gaming. War.